kochani, jak mamy dzisiaj jedną prelekcję i ja będę mówił cały czas na temat Kościoła. Czy my tutaj możemy zapalić coś? Jakieś światło tu nie będzie do zapalenia? Jest, jest. Zapalić to tu światło, proszę. Dzięki. Mateusza 16 rozdział od 13 do 23 wersetu, klasyczny motyw Jezusowy, który znowu Ewangelia Mateusza 16 rozdział od wersetu 13 do 23. Inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków, który jest pochód z tych. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, jest pochód cały czas. Pochód jest i to będzie widoczne na koniec. To musi być tak, jak było przed chwileczką. Raz, 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 trzy, raz, dwa. I to jest dobrze. Niech tak zostaje. Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawił mi Ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opodze zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebios, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity, a trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Zazwyczaj tak i teraz poruszę tutaj temat, który jest istotny dla naszego rozumienia w ogóle całości. Słowo, o które ja uczyłem na ten temat, kiedy mówiłem o Biblii, ja zawsze się będę odwoływał do tych rzeczy, że to są sprawy, które wyglądają tak, że wiele słów jest włożonych w usta Jezusa, że to Jezus nie wypowiada tych słów, no bo nie może ich wypowiadać. Tak jak to słowo Kościół tutaj, to słowo Eklezja, Jezus nie zna greki, więc Jezus nie mówi Eklezja. Ono nie mówi tego. To jest tak napisane, jeszcze raz. Ja chcę, żebyście w ogóle zaskoczyli, jak to jest w tej Biblii. To jest napisane, bo jest takie prawo, żeby uczeń, który jest uczniem mistrza, znając mentalność i szereg wypowiedzi mistrza, wkładał słowa prawdy w usta mistrza, nawet których on nie wypowiedział. To w naszej kulturze jest niemożliwe, bo to się nazywa kłamstwem. Ale w tamtej kulturze to było możliwe i to dalej jest możliwe wśród Żydów. Jeżeli znam Ciebie, znam Twoje serce i Ty nic nie piszesz, a piszę ja o Tobie,
to ja, ty jesteśmy Żydami, ty jesteś mistrzem, ja jestem uczniem, ja mam prawo w moich wypowiedziach, w moich historiach o tobie wprowadzać różne prawdy, o których ty mówiłaś mi, nawet gdy mówiłaś w inny sposób. Tak to wygląda. To jest zupełnie inna mentalność niż nasza. My się poruszamy w typowo greckich traktatach. Tak, tak, prawo, lewo. Jak ktoś nie powiedział krzesło, to nie zapisujemy krzesło. Prawda? Ale to tak nie działa w ogóle. Żydzi w ogóle się nie poruszali w mentalności traktatowej. Oni opisują zjawiska, budują historię, stąd ogromne ilości przypowieści, które tak naprawdę są niczym innym jak baśniami, które opisują rzeczywistość duchową. Czyli to tak nie wygląda. Jezus nie używa słowa Kościół, bo on nie zna takiego słowa. To nie jest tak, że sobie wyobrażą, że on jest Mesjaszem, to zna wszystkie słowa świata. Ale wiemy, że mowa jest tutaj. Ten cały fragment mówi nam o duchowej podwalinie Kościoła. Bo ja wam się chcę pokazać, o co chodzi z Kościołem. Że Kościół jest... Ja uważam osobiście, że to jest jedno ze źle rozumianych i przeżywanych form Bożych. To tak jest moje zdanie. Bo ja widzę, jak funkcjonuje Kościół i w związku z tym widzę, jakie są w ogóle diabelskie ataki na Kościół. Tak, ale o tym będziemy na chwilę się mówić. No ale mamy tu taką sytuację, że co definiuje Kościół? Co definiuje Kościół? Jaka rzecz definiuje Kościół? Kościół definiuje rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza. To jest Kościół. Nic innego Kościołem nie jest. To nie jest Kościołem ten, co do Kościoła przychodzi. To nie jest Kościołem ten, co wypisał deklarację z Kościoła. To nie jest ten Kościołem, co się jakoś tam nazwa. Zrozumcie. Kościół definiuje rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza. O tym za chwilę jeszcze będę dalej mówił. I cały czas na podstawie tego traktatu miejcie sobie to przed sobą. Zobaczcie, zanim Piotr mówi, że Jezus jest Mesjaszem, czy on rozpoznaje tą formę, prawda, to Jezus w ogóle pyta, za kogo uważają mnie ludzie. Dlaczego on o to pyta? Dlatego, że on chce zobaczyć, jaka jest mentalność uczniów jego. Znaczy, krótko powiedziawszy, czego oni słuchają? Czym oni są zafiksowani? Z obfitości serca mówią uda. To jest bardzo ważna sprawa. I tu jest napisane, że jeden mówi tak, a drugi inaczej, o tym teraz na to sobie spojrzymy. Oznacza to natomiast, że ci uczniowie, którzy się jakoś wypowiadają, to oni słuchają tych źródeł. Jedynie Piotr, to jest jedyna osoba, która nie powiela źródła jakiegoś zewnętrznego. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. On nie powiela. Na pytanie, co ludzie mówią, prawda? W ogóle Piotr milczy. Po czym mówi to, co uważa. To w ogóle bardzo, to jest bardzo ważna rzecz w chodzeniu z Bogiem tutaj. Rozumiecie? Bo każdy człowiek ma w ogóle, ja będę troszeczkę tak sobie odchodził troszkę czasem od tej linii odgrywania, bo ja będę chciał wam pewne rzeczy pokazywać. Też takie, no bo to jest szkoła i chcę, żebyście też pewne życiowe rzeczy takie oglądali sobie. Cały czas jest tendencja, żebyśmy naśladowali. Jak w ogóle zaczniesz sobie robić przegląd siebie, to możesz być przerażony. Bo możesz zobaczyć, że w ogóle ty powielasz cały czas czyjeś zdanie. I to jest w ogóle, chcę ci pokazać, jak to działa chrystusowość. Chrystusowość działa kontra. I muszę ci powiedzieć, że to jest najbardziej opresjonowane w społeczeństwie. Działanie kontra ogólnie przyjętemu schematowi. Ja ludziom tłumaczę, że apostolstwo, ono ma u swoich podstaw działanie przeciwne ogólnie przyjętym normom, które są krzywe,
lub nie stanowią w pełni prawdy. I to jest potwornie bolesne. Potwornie bolesne. Rozumiecie? My robimy taką rzecz, która jest w ogóle bardzo dziwna. Zakładamy kościoły, inwestujemy w nie czas, pieniądze, serce, zasuwamy jak wariaci przy tym, ale jeżeli któryś z tych kościołów zaczyna krzywo iść, to informujemy liderów, że nie możecie dalej iść z nami. I tam są włożone nasze serca, pieniądze, czas, życie. I ja u podstaw swoich działań apostolskich tutaj działam. Ja nie mam żadnych z tym problemów. Żadnych. Kilka lat mogę gdzieś budować coś od podstawy. Tak? Ale jeśli to będzie skrzywiało się, będę o tym mówił raz, drugi, piąty, pięćdziesiąty i się rozstanę. Produktu. Dlaczego? Bo ja nie zajmuję się hobbystycznym podejściem do Królestwa Bożego. Tak, Królestwo jest hobby, tak? To nie mamy tutaj żadnego tematu koronowania. Bardzo ważna sprawa. A więc Jezus eliminuje, tak? Czyjeś głos. Tak? Ale zobaczcie, przez to się musi przebić objawienie Piotrowe. Pierwsza rzecz przez usprawiedliwienie na podstawie zmiany życia. Jan Chrzciciel. Bo oni mówią, no właśnie, za Jana Chrzciciela ci uważają. Co to znaczy, że uważają za Jana Chrzciciela? Co prezentuje Jan Chrzciciel? Przecież Jan Chrzciciel nie prezentuje nowego przymierza. Jan Chrzciciel nie jest częścią nowego przymierza, bo Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu, bo Jezus jeszcze nie wstał z martwych, bo Duch Święty nie jest wylany. Jan Chrzciciel to jest finiszująca postać Starego Przymierza. Rozumiecie? Usprawiedliwienie na podstawie zmiany życia. Zobaczcie, co głosi Jan Chrzciciel, bo to jest ciekawe. Zobaczcie, co głosi Jan Chrzciciel. Mówi tak, kto ma dwie szaty, niech jedną odda. Przecież uczynki głosi. Rozumiecie to? Uczynki. One są najwyższego rzędu już, te uczynki. Rozumiecie? Ale to nadal nie jest łaska. On nie głosi łaski. Jan Chrzciciel nie głosi łaski, absolutnie. Jak ludzie mówią, chciałbym być Panie jak Jan Chrzciciel, to jest przekleństwo na siebie. Nie możesz tak mówić. Bo ci zacznie łaska uciekać. Nie będziesz rozumiał otokami. Będziesz wymagał od ludzi, żeby byli dobrymi. Tak? Zobacz. Objawienie Jezusa jako Mesjasza musi się przebić najpierw przez system samo usprawiedliwienia. Co się dzieje, kiedy Ty Chrystusa głosisz? Prawda? Pierwsza rzecz, którą otrzymujesz od ludzi, to że jestem dobry. Co to jest? To jest namaszczenie Jana Chrzciciela. Że jestem dobry. Po co mi co Ty mówisz? Ja dobry jestem. Do kościoła chodzę, do spowiedzi chodzę, komu nie przyjmuję. Żony nie piję, z jedną żoną jestem, dzieci na religię chodzą, wszystko jest w porządku. Nie piję, nie ćpa, nie palę. Jestem dobry. Zobacz. A ty się teraz z Ewangelią do niego przybijasz. Ty jak jakiegoś łajzę widzisz, to nie ma problemu. Bo łajza puszcza głowę i wie, że jest zły. Ale w naszym kraju większość to są dobrzy. To kraj dobrych ludzi. Żyjemy w kraju dobrych ludzi. Dlatego jest tak mało narodzonych z Bożego Ducha ludzi w tym kraju. Gdybyś żył w kraju złych ludzi, to by ci łatwiej szła ewangelizacja. A że żyjesz w kraju dobrych ludzi, rozumiesz, no to ludzie tobie mówią tą pierwszą formułę. Jezus pyta, za kogo mnie uważają? Aha, oni mówią za Jana Chrzciciela. I tu się przebić trzeba. Przez system. Dobra, następnie. Mentalność poznania Boga jedynie na podstawie widzianych zachowań. Tutaj jest opisane, że kolejny jakiś prorok, Eliasz chyba. Jak się rozpoznawało Eliasza? Po cudach. Prawda? Oni patrzyli, że on cuda robił, mówią, no Eliasz jest.
Następnie religijny obraz Boga sędziego. Tutaj mamy Jeremiasza znowu. Prawda? Który tam cały czas grzmi nad nimi w ogóle w tym starym przymierzu. Bóg przyjdzie, was wszystkich ubije. A ty Jeremiasz, symbol Boga sędziego. Zobacz, za kogo go uważam. Za Jeremiasza. Rozumiem, czy on się musi przebijać. Objawienie Jezusa jako Mesjasza, jako Boga łaski, ono się przebija. To nie jest tak jak w trąbkę dmuchni, pro ciebie przyszedł i koniec. I teraz ja jestem kościołem, bo to tak przyszło do mnie. Że my lata walczymy w ogóle z tym. Przecież ja widzę, jak się ludzie nawracają po latach bycia w kościele. Nie nawracają do Boga. Bo oni cały czas myśleli, że to w ogóle ten Bóg, to jest człowieku Eliasz, to Jeremiasz, to Jan Chrzciciel. Przyjrzyjcie się na nurty, które wszędzie są dookoła. Rozumiecie? Powiedz jakieś brzydkie słowo. Powiedz dupa. Rozumiem? I raptem powiedzenie takiego słowa do środowiska chrześcijańskiego powoduje, że 80% koncentracji ucieka. Dlaczego? To jest zwiedzenie Jana Chrzciciela. Był kiedyś taki kaznodzieja w Stanach w XIX wieku, konno jeździł, głosił Chrystusa. Miał takie buty, długie. I on cały czas zasuwał, wiecie, po rubieżach gdzieś tam, nie? Wchodził do zborów, zdejmował te buty, na kazanicę stawił. I tak zaczynał swoją ewangelizację. Płotą nie chciał w tej kazanicy. Na Biblię tam. Powstają mi, no i co? Po coś tu przyszedł jeden z drugim. Co oglądać? Mówi, przeszkadza ci to, jak ci to przeszkadza, tak? To nie dostrzeżesz Chrystusa w tym, co będę głosił. To jest bardzo proste, przyjaciele, żeby się zatkać jednym z tych elementów, za kogo ludzie mnie uważają. Pamiętajcie, to ten duch jest. Dalej, cały system duchowego pośrednictwa. Jezus jest uważany za kapłana. Typowego kapłana żydowskiego, który teraz będzie pośredniczył tutaj. Krótko powiedziawszy, załatwiał sprawy dla ludzi. A to nie to Jezus nie przyszedł. Jezus jedną rzecz załatwił za ludzi, bo ludzie nie mogli tego zrobić. To było przebłaganie Boga za grzechy ludzkości. A następnie ten Jezus dał ludziom Ducha Świętego i powiedział, a teraz jesteście dzieciaki samodzielni. Wy i mój Duch możecie zrobić wszystko na tej ziemi. Wszystko. Wszystko. Możecie iść jak przecinaki. Ale to już się tak za specjalnie, wiecie, to tak ładnie brzmi, tylko jak odpowiedziałem na ciebie schodzi, rozumiesz? To ty chodzisz się kręcić, Panie, gdzie ty jesteś? Boże, gdzie jesteś? Panie, objaw mi się, Panie, objaw mi się. On jest cały czas, siedzi w brzuchu, się nie rusza. Tylko dlatego się nie rusza z twojego brzucha, pro ciebie, ponieważ ty nie wierzysz, że on jest wystarczający w tobie, że jeszcze coś tam musi. Ale widzimy, że to się tak się przebija. I teraz, co ciekawe, Jezus tutaj używa słowa, jest słowo użyte Kościół mój. Co to znaczy Kościół mój? To jest zawołane po imieniu zgromadzenie, dokładnie jest napisane zawołane po imieniu zgromadzenie mnie. To jest przeciwne w ogóle połączenie słów. Zawołane po imieniu zgromadzenie mnie. Co to oznacza? To oznacza, że Kościół to są poszczególne jednostki, które osobiście spotkały Jezusa. Po imieniu ich wezwał. To nie ma zbiorowego nawrócenia. Zbiorowego nawrócenia. Ja czasami, nie wiem jak zauważyliście, ta mentalność zbiorowości, ona mocno się emanuje, kiedy ludzie mówią tak, ja coś tam piszę, czy tam mówię, jak ktoś mówi, ale my to wierzymy, tak jak mówię, ale wy to kto jesteś? Bo ty nazywasz się dzisiaj Kowalski. Ja się nazywam Artur Celoński. Ja nie mówię, że my. Jak ja mówię my, to mówię najwyżej za siebie, za moją żonę. To jest jedyny wypadek, że ja mówię my. Ja nigdy nie mówię, my Kościół Mocy w to wierzymy.
nie istnieje taki byt jak Kościół Mocy na przykład. Kościół Mocy to jest nazwa, która funkcjonuje w mailu, tak? Na banerach i w innych miejscach. To nie ma my tak wierzymy. To nie ma my poznaliśmy Jezusa. Jezusa się poznaje personalnie, osobiście. Nie można tego komuś też przekazać, dać. Ja poznałem, położę cię rękę, ty poznasz. Nie. Osobiste spotkanie. Osobiste spotkanie. To jest Kościół. Kościół to wywołani przez Boga imiennie ludzie. Wywołani z ciemności śmierci do światła. To jest Kościół. Bóg ich wywołał, bo rozpoznali w Jezusie Zbawiciela. Jedyny powód, dla których człowiek staje się Kościołem, tak, to dlatego, że rozpoznał w Jezusie Zbawiciela. Że rozpoznał zastępczą ofiarę za swoje grzechy. Zobaczcie, jak łotr na krzyżu staje się Kościołem. Jakie to proste. Wisi sobie na krzyżu obok. I ubliża Jezusowi jego kolega. Z drugiej strony. Bandyta. I co on robi? Zobaczcie. On pierwsza rzecz, co robi, to do kolegi się zwraca i mówi: zamknij się. My słusznie tu wisimy. Wiesz, co on robi? Pokutuje. To jest pierwsza pokuta, jaka się pojawia, realna pokuta w Nowym Testamencie. To jest niesamowite. Że on wisi na tym krzyżu i to jest pierwsza pokuta. Ludzie tego nie rozpoznają. W ogóle wiecie, to pierwszy człowiek, który się znajduje z Jezusem w raju, a pierwszy to jest ten bandzior, który wisi z jego jednej strony. Tam prawie. On mówi, nam się to należy. Czyli co? Czyli człowiek, jak przychodzi do Jezusa, to pierwsza rzecz, co mówi, tak? Mnie się należy śmierć. I ja to wiem. O, to jest nawrócenie. Człowiek przychodzi do domu i tak, leży i pięci, cześć. I potrzebuje Ciebie, który umarłeś za mnie, aby miał żyć. Bo bez Ciebie po prostu idę do piekła. Nie ma w ogóle tutaj nic więcej. O, to w ogóle to po to Chrystus jest. Reszta to jest wynik. Rozumiecie, cała wymiana krzyżowa, każda inna sprawa to jest w ogóle wynik tego zjawiska. To jest pierwsza rzecz. To w Polsce na przykład to się w ogóle na tym trzeba. Jak w Polsce chodzisz i głosisz, jak będę was uczył ewangelizować, to będę wam o tym mówił. Jak w Polsce głosisz, chodzisz, że Bóg jest dobry, Bóg was kocha, wiecie o co chodzi, to bardzo będziesz miał mizerny efekt. Będziesz miał efekty żadne, minimalne. Bo tutaj w ogóle ludziom się to trąbi cały czas dłużej, to mnie piszą ludzie. Ludzie normalnie z Kościoła katolickiego nie wierzą w śmierć. No przecież nie ma śmierci, to jest tylko taki stan przejściowy. Wiecie, jak to jest psychologizowane dzisiaj? To jest tak psychologizowane, że to w ogóle, to się tak miesza system religii, system psychologii dzisiaj, że to się w palę nie mieści. Dlaczego? Żeby nie wystraszyć człowieka, ludzie się nie boją już nawet. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, że to jest tak, że się ludzie nie boją. Ostatnio taka jedna osoba z mojej strony mówiła, ale przecież nie ma śmierci. Mówi, no to się bać. Ja mówię, wiesz co? Jest śmierć. I mówię, jeśli oddałaś życie Jezusowi, to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Ale jeżeli nie, to się mówię, bój. Bój się tak, aż ci będzie wszystko pękać. Bo masz się czego bać. To jest bardzo poważna sprawa za śmierć. Najpoważniejsza. To tylko można przejść w Chrystusie. Bo poza Chrystusem się tego nie przejdzie zjawiska. To różne rzeczy możesz przejść. Ale śmierć się nie uniknie poza Chrystusem. Tylko w Chrystusie Jezusie się uniknie śmierci. W ogóle się nie uniknie inaczej. Ale to w ogóle nie da rady. Ja się nawróciłem. Jedynym powodem, dla którego się nawróciłem, to był fakt tego, że chciałem uniknąć śmierci jeszcze. Reszta to przyszło później. Błogosławieństwo, siła, pieniądze, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. To skutek. Prawda? A tutaj widzimy taką rzecz, że Kościół to zgromadzenie wokół Jezusa odrodzonych duchów ludzi. To jest Kościół. Kościół. Jezus jest ich jedynym centrum zainteresowania. Główne centrum zainteresowania, główna baza.
Rozumiecie? Zabiera się prawdziwemu nawróconemu Chrystusa z jego życia i ten prawdziwie nawrócony człowiek natychmiast wpada w chaos. Tak? Się mu zabierze Chrystus. Ja nieraz patrzę, ja mówię, jak ludzie potrafią żyć bez usankcjonowania Chrystusa w centrum. To mnie w ogóle ciekawi. To są dla mnie, wiecie, to są zastanawiające dla mnie sprawy. Tak? Normalnie na poziomie, czy ktoś się nawrócił, czy się nie nawrócił, bo ja się zastanawiam czasami nad tym. Jak to jest możliwe, żeby żyć bez Chrystusa w centrum? Że to się całe życie kręci wokół tego Chrystusa. Pieniądze, sprawy zawodowe, małżeństwo, dzieci, śmieci, każda sprawa się kręci wokół tego interesu. To jest w ogóle sensowna rzecz. To jest chrystocentryzm. Czy tacy ludzie to w ogóle żyją gdzieś tam na uboczu? O Chrystus, przychodzą do kościoła, no tak. Ja mówię, jak ty żyjesz? Mówię, wyjaśnij mi ten w ogóle zjawisko społeczne. Mówię, co to jest? Dlatego też mówię, ciekawa sprawa z kościołem, bo ludzie kościół traktują jako część życia. Kościół to nie jest część życia. Kościół to jest sens życia. Sens. Dlatego, że Kościół to jest grupa ludzi, która jest zgromadzona wokół Chrystusa i oni nie potrafią, podkreślam sformułowanie, nie potrafią żyć poza tym systemem. To tu trzeba odnaleźć w ogóle siebie, gdzie ja jestem. Często zadać sobie pytanie, czy ja jestem Kościołem? Bo może nie jestem. Bo może ja muszę uklęknąć się nawrócić. Bo może teraz prostym aktem wiary ja padnę na kolana i powiem, Panie Jezu, do tej pory to Cię znałem ze słyszenia. Ze słyszenia, a nie z doświadczenia. Doświadczenie jest czymś innym niż słyszenie. Doświadczenie stawia Ci coś w centrum. Teraz patrz, jak jest Chrystus w centrum Kościoła, to nie ma innej rzeczy w centrum Kościoła. Nie ma męża w centrum, nie ma żony w centrum, nie ma dzieci w centrum, nie ma biznesu w centrum, nie ma nic w centrum. To nie ma nic. Te rzeczy są, ale są na drugim planie. Głoszę teraz tam w Krakowie, podchodzi w ogłoszeniu do mnie jedna osoba i mówi do mnie tak, no mam do Ciebie taką prośbę, czy Ty byś mógł łagodnie mówić, takiej sprawie, mówi tam, mówię, działy, że nikogo nie znamy według ciała. Ja mówię, ale z czym mam powiedzieć łagodnie, jak już nawet cholera tak jest napisane w Biblii. Ja już pomimo wszystko mówię, no to. No tak, ale ja mówię, ale dlaczego mówisz do mnie ale? Mówię, zgadzasz się z tym faktem, że dla ciebie, bo tam chodziło o to, że ja przewartościowałem rzeczy. Ja powiedziałem, że brat czy siostra w Chrystusie są ważniejsi niż fizyczny członek rodziny, choćby to był ojciec, matka, dziecko, ktokolwiek. Ja mówię, jeżeli macie do wyboru, musicie wybrać między osobą spokrewnioną z Tobą według ciała, a nie nawróconą, a bratem czy siostrą w Chrystusie, to jedyny prawidłowy wybór to jest brat czy siostra w Chrystusie. I nieważne, jaka druga strona będzie być, bo to jest człowiek innego gatunku. To jest inny gatunek. Ty jesteś żywy, a on jest zombie. Jedna trzecia jego to jest śmierć. Stoi przed tobą kochana ciocia Klocia, która w 30% jest martwa. A więc przepraszam. Między wyborem na ciocią Klocią, a bratem czy siostrą w Chrystusie, który niekoniecznie jest super. To niekoniecznie musi być super brat czy siostra. Może nie wybierać ten brat czy siostra. A to jest mój brat czy siostra w Chrystusie, bo ja jestem Kościołem i ja czaję Kościół. A ciocia Klocia nie jest częścią Kościoła. Ciocia mówi, przyjdź na imieniny. A ja mówię, nie idę ciociu na imieniny, bo idę do Kościoła. Ty tylko ten Kościół i ten Kościół. Satanistka. A taka fajna. Bujała mnie, jak byłem mały w umysł. Satanistka mnie bujała. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy duch, który Chrystus
przesuwa z centrum na jakąkolwiek pozycję, choćby o jeden stopień w bok, to duch antychrysta. Rozumiecie? To trzeba w siebie wybić, jak gwóźdź w deskę. I potem ja rozmawiam z tą osobą, ja mówię, dla ciebie prawda jest relatywna, ponieważ ja do ciebie mówię prawdę, a ty mówisz, ale! A on mówi, ale ja tak myślę, mówię, ale błędnie myślisz. No mówię, ale ja tak myślę, mówię, idź stąd. Mówię, idź stąd, nie przychodź, wiedzę na moje spotkanie, idź stąd. Mówię, najlepiej już nie przyszło do tego dnia. Mówię, idź stąd, idź w twoje miejsce, które kochasz. Kochasz kłamstwo, siedź w kłamstwie. No przecież ja nie mogę z tobą dyskutować o takich rzeczach. Przychodzisz mnie tutaj napominasz, że ja mam mówić łagodniej, jak taka jest prawda. To ja mam teraz do swojego dziecka powiedzieć łagodniej, czajnik się gotuje z gorącą wodą, ja podejdę do dziecka i powiem, słuchaj, tak, ten czajnik, wiesz, taki jest, taki, to taki, no, i nie użyję słowa gorący i poparzy. Tylko teraz będę tak kręcił naokoło, rozumiecie, o co chodzi? Przecież ja wiem, że to dziecko, jak nie otrzyma jasnych wytycznych, tak, to będzie chciało eksperymentować i go dotyczyć. No to dziecko jest. Rozumiecie? Werset 17. Kiedy Jezus mówi do Piotra, że ty jesteś błogosławiony, tam jest greckie słowo makar użyte, co oznacza szczęściarz. On powiedział do niego, ty jesteś szczęściarzem, Piotrze. Szczęściarzem. Kościół to ludzie szczęśliwi, bez względu na okoliczności i zdarzenia. Jeżeli są kościołem, to są w stanie wygenerować makarę. Jezus mówi, ty jesteś makarem. On nie mówi, że ty jesteś makarem, bo ty z dobrego domu pochodzisz, bo masz fajną żonę i teściową, co ci nie kwęka. On mówi, ty jesteś szczęściarzem, bo nie ciało i krew ci to objawiły, czyli chodzisz w objawieniu, Piotrze. Czyli według ducha zaczaiłeś bazę, prawda? To jest przeciwne, bo on nie ma jeszcze odrodzonego ducha. To jest w ogóle prorocze zjawisko, w ogóle tak, pamiętajcie, ta część chodzenia Jezusa po ziemi, to ona jest ciężka do zakwalifikowania. Tam się dzieją rzeczy, które się w ogóle nie powinny dzieć, trochę na wyrost. Uzdrowienia są na wyrost. Ale to jest tylko te 33,5 roku. Pamiętacie, to jest jedyna w ogóle formuła, bo to Syn Boży zszedł na ziemię i tutaj następują jakby przeciwne sytuacje w ogóle. Przeciwne sytuacje. Jest takie natężenie w ogóle znaków i cudów i też działają w pewnym sensie, tutaj się trochę zaklina czasoprzestrzeń. W tym czasie, co Jezus chodzi po ziemi, nie? To tak jakby On swoją obecnością na ziemi zaklinał pewne rzeczy. Wiecie, bo to u nas w czasie się wszystko dzieje. To krzyż był potem, według naszej perspektywy, ale z perspektywy wieczności to nie ma potem, jak i nie ma też przedtem. Tak? Jezus schodząc na ziemię, on w pewnym sensie trochę zaklina rzeczywistość. Tutaj wszyscy, którzy są wokół Niego, oni mogą w jakiś dziwaczny sposób, niezrozumiały dla żadnego z teologów, czerpać przez Jego obecność z nimi, prawda? Takie zjawiska jak właśnie ma Piotr, że w ogóle coś się w nim porusza, choć to jeszcze jest martwe, ale to się porusza. Potem widzimy, że jak on umiera na krzyżu, na przykład trup parę wychodzi z grobu, to w ogóle trząsnie. Groby pękają i człowieku tam parę osób na Jerozolimę wyszło, człowieku to w ogóle, to, a oczywiście nie mamy mowy do żadnych zmartwychwstania, tak? Jak ja nauczę na temat zmartwychwstania, to ja mówię, to było jakby coś takiego, jak przedmówek. To się wydarzyło w wyniku tego, że to było tak potwornie, takie potworne uderzenie energii jakiejś. Wiecie, w ogóle śmierć Jezusa na krzyżu. Słuchajcie. To dzisiaj to naukowcy badają, tak? To energia, która się wytworzyła w pewnym sensie, to była taka jak w wybuchu kilku bombiów. W ogóle, że ta zasłona pęka, to się dzieje coś takiego, że jakiś rozszczep następuje materii. Rozumiecie? Tam jest coś przeciwnego. To się nie wydarzyło nigdy wcześniej, ani nigdy później. Tak? Coś takiego się wydarzyło. Wiecie, że on umarł na krzyżu. Że on to szok. No do piekła. I teraz
Co widzimy dalej? Szymon. On ma na imię Szymon. Dokładnie Symeon. I dokładne tłumaczenie słowa Symeon oznacza usłyszany. Usłyszany. Dokładnie ten, którego słyszałem. Co to znaczy? Idziesz sobie gdzieś po ulicy, jakaś melodia tam leci. Ona tak ci wpada i tym uchem wylatuje drugi. I ty tak jak zasłyszałeś coś, albo jakaś informacja z dziennika telewizyjnego, coś tam takiego bardzo słabego, taki mały powiew wiatru. Nic znaczącego. W ogóle te imię Symeon to taki niewiele znaczący głos jest. Taki przejdziesz przez te życie, tak cię nikt nie zobaczy. Tak się rozpuścisz w tłumie, podobny jesteś zupełnie do nikogo. Taki Symeon jesteś. To było. Dlaczego ci rodzice mu dali takie imię, jak nie wiem. Nawet nie wiem. Tak? Ale tam ludzie, to było ciekawe, ludzie nadawali imiona dzieciom często w taki sposób, wcale nie były chwalebne imiona. Jak się przyjrzeć na te imiona, to ja mówię, co to w ogóle? I potem mi Duch Święty pokazał, że to oni byli w różnych stanach, ci rodzice, i takie imiona nadawali często, jak się czuli. No, jak oni żyli w biedzie, to potrafili dać takie imię, które określało ich życie. No tak ludzie żyli, wiecie, to nie jest ruch wiary, pamiętacie, nie ma ruchu wiary jeszcze. Prawda? To coś się tam dzieje i wiesz, i Bóg mówi tam do Ozeasza, to dasz, syn ci się urodzi, a teraz jest taki czas, że odrzuciłem Izraela, to dasz mu na imię mój lud. No weź mu daj dziecku na imię nie mój lud. No. A córka się urodzi, to dlatego, że nie, odrzuciliście moją miłość, to będzie nieumiłowana. No cholera, no daj dziecku na imię nieumiłowana, na pół życia za nią chodzą, tak się nieumiłowana. No, w życiu bym nie dał. Rozumiesz? I tam takie imię ma ten Symeon, to widocznie ci jego rodzice do tej wiele. O co chodzi? Nie wiem. Pan wie. Podobnie do dzisiejszych chrześcijan. Niektórych. Rozumiecie? Rodzice. To jest Symeon tutaj. I teraz, co robi Jezus? Zobaczcie. Jezus, on mu zmienia imię. Dlaczego on mu zmienia imię? Czemu mówię, będziesz Piotr? To jest silne imię. Ten Piotr. Petros. Petros to jest odłam skalny. Kawał skały. Część skały. Głaz. Bo słowo Petra to jest skała. Prawda? Potężna, wielka, lita skała. I teraz Petros to jakiś głaz tej skały. Kawał tej skały. Czemu Jezus mu daje tak silne imię zamiast tego słabego imienia? Dlatego, że Jezus, on pokazuje, co się dzieje z człowiekiem, kiedy człowiek przyjmuje objawienie? Człowiek, który przyjmuje objawienie z nieba, przestaje być nijaki. Przestaje być duchowo bezpłciowy. Przestaje być niczym. W ogóle ludzie, czy wiecie, że jak my przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nasza wartość wzrosła z sekundy na sekundę. Ale jak ona wzrosła? O miliardy procent. Tylko ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, kim są. W ogóle nie wiedzą, kim są. On dalej myślą, że są Symeonami. Tak jestem, przyjąłem Jezusa 20 lat temu. Ja mówię, co robisz przez te 20 lat? Co zrobiłeś przez 20 lat? No taki jestem, tak. Do kościoła chodzę. Mój człowieku, przecież ty jesteś bomba atomowa. Nie dlatego, że ty masz jakiś tam charakter, tylko dlatego, że objawienie przyjąłeś. Przecież w tobie mieszka, człowieku, ja nie wiem, jak to nazwać, elektrownia atomowa w tobie mieszka. Dlatego te teksty, wszystko mogę w tych terminacjach, w Chrystusie, no wszystko mogę, to słowo jest wszystko mogę. Co to jest za słowo? To słowo straszne. Wszystko mogę zrobić. Każdą rzecz jestem w stanie w ogóle zrobić. Tira na głowę przyjąć. Rozumiesz, jeżeli taka sytuacja by była. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś stoję z córką moją w oknie. Ona była mniejsza. Ona mówi, tato, może ją wyskoczyć z okna? Ja mówię do niej, w zasadzie tak. Mówię, gdyby była, ja naprawdę na przykład takie coś wierzę. Że ja na przykład
jest pożar gdzieś, 10 piętro, ja skoczę i mi nic nie będzie. Ja, rozumiecie, o co chodzi? Ja wiem to. Ja powiedziałem, bym cię wziął, tak pod pachę byśmy skoczyli, nic by nie było. Ale czy zawsze? Ja mówię nie, gdyby była potrzeba. Bo teraz mówię, mądrość wskazuje na to, że schodzimy schodami, czy zjeżdżamy nieco. Bo tu nie o to chodzi, że się wykorzystuje głupią moc. Głupią moc nie wykorzystuje. Wykorzystywanie głupiej mocy powoduje, że możesz dostać od diabła tak w łeb, że się zakołujesz. Się znajdziesz szybciej w niebie niż myślisz. Rozumiesz? Bo to nie w tym nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, co ja posiadam i co ja mogę. Tak? Wszystko mi siadło w życiu, to nie oznacza, że ja nie mogę się podnieść i nie mogę iść dalej. No mogę. Dlaczego? Bo ja nie jestem Symeon żaden już. Jestem Piotr! Głaz! W ręku Boga! Rozumiesz? Nie jestem zasłyszany. Co tam mówisz, to tak mówisz, Symeonie? Co tam szerzesz? Jak mówię, to tak mówię, że ludziom zostaje to do końca życia. Czy im się podoba, czy im się nie podoba. Tak jak Bóg powiedział do Ezechiela. Namaścił go i powiedział, pójdziesz Ezechielu. Do tego narodu przekornego. I czy cię będą słuchać, czy cię nie będą słuchać, to i tak powiedzą proroków wśród nich, oni nie zapomną tego zjawiska. To będzie dla nich takie silne. I tam jest napisane, że on szedł parę dni i ręka Pana mu ciążyła w ogóle. A przed na miejsce to się parę dni nie mógł odzywać. Ale jak się odezwał, to rozpiszył wszystko w drobny mak. Bo to jest namaszczenie świętego. I Bóg zmienia mu imię. Twoje imię jest zmienione. Jeżeli jesteś kościołem, to jesteś Piotr. Jesteś głaz. Bo przyjąłeś objawienie. A powiedzieć ci jeszcze coś? Każde kolejne objawienie z nieba będzie cię utwardzać i umacniać. I Bóg powiedział do lękliwego Ezechiela taką rzecz. Ezechielu, utwardzam twoje czoło jak krzew. W ogóle wiecie. Utwardzam cię. Jak cię uderzył w twarz, to sobie rękę zrobią. Nic ci nie będzie. Każde objawienie z nieba umarło. Rozumiecie? Dostaje od życia w łeb i spływa to po mnie, jak woda po gęsi. Jeżeli ktoś mnie zrani, to w czasie astronomicznym jestem uzdrowiony. To nie trwa u mnie miesiącami. To nie trwa u mnie tygodniami. To nie trwa u mnie dniami. Wstaję i idę, bo jestem Piotr. I ty też jesteś Piotr. Werset 18 pokazuje, że Kościół to praktycy, a nie teoretycy. Kościół, przyjaciele, to nie są poprawnie, teologicznie zorientowani ludzie. To praktycy Bożej świętości i Bożej mocy. To jest Kościół. Kościół to nie są teoretycy. Ludzie teoretyzują. Teoretyzują. Dzisiaj napisałem taki artykuł, święto namiotów, powód do wymiotu. Święto namiotów. Jeszcze. W ogóle ustalali sobie, że jest jakaś inna droga przyjścia do Boga dla narodu żydowskiego. Ja kocham Żydów. Ale każdy Żyd się musi narodzić z Bożego Ducha. Z tego samego starego Bożego Ducha, co ty i ja. Każdy z Żydów musi przyjąć Mesjasza osobiście. Nie ma dla nich innej drogi. Koniec. Świętowanie różnych świąt żydowskich jest kolorowe i fajne. Ale Wielkanoc też jest kolorowe i fajne, się jajka waluje. Dla mnie to się niczym nie różni. Niczym. I śmieję się w ogóle z zaburzonych chrześcijan, którzy latają, tak? Dają się o siebie modlić niezbawionym, że to przecież tam człowieku nienarodzenie z Bożego Ducha żyć i kładą ręce na nich. Ja mówię, ty, przecież są za tym mówieni ludzie. Ty nie rozumiesz, o co kama? To są ludzie, którzy żyją w duchu Antychrysta. Nie rozumiesz, o co chodzi? Czy oni nie uznają Jezusa jako Mesjasza, a ty dajesz na siebie kłaść ręce? Żeby czego ci udzielili? Antychrystusowego ducha? Módl się o nich,
postawy Jezusa. My się co środa modlimy o Żydów. Stajemy na modlitwach wstawienniczych, żeby się Bóg objawiał w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? My bronimy Izrael przed napadami terrorystycznymi. Dlaczego? Bo to zegar świata. Ale do głowy by mi nie przyszło, żeby lecieć za hasydem, człowieku, który ma 6 dzieci, jest nierobem, siedzi tam, bierze proszę ciebie te, jak się to nazywa? Zapologi, ale nie uznaje nawet państwa Izrael. Mówią, a to nie jest to Izrael. I chodzą i żeby, i żeby. No jak tam jeździmy do Izraela, no wiemy, po co jeździmy. Nie bujać się z flagą naszą, tu je rozumiemy w święto namiotów. To nie o to chodzi. Ale jaki szał! Ludzie sobie imiona zmieniają. Jeden ma na imię Józek, to się nazwał Józef. No Józef się nazwał. Jakby ty Józek jesteś, a nie Józef. Ty nie jesteś Żydem. Paweł z nimi jechał językami. Mówi, oby rzezań cały wszyscy zostali. Przecież jest to Galacja. To jest takie uderzenie w judaizm, że mocniejszego nie ma w ogóle w Nowym Testamencie. On mówi, jakim prawem? Mówi, przychodzą do was i wybijają was z prostego nurtu wiary. Kto ich wybijał? No kto? Judaiści, którzy nie uznali Jezusa jako Mesjasza. To trzeba umieć to rozpoznać, co to jest w ogóle ze zjawisko. Trzeba się umieć też modlić o Izrael. Trzeba umieć. Ale religia wszystko zasłania. Religia. Religia. Taka jaka kolorowa ta religia, jak jajka malowane w Polsce. Tylko inna jest. Bardziej kolorowa. My teraz byliśmy w Izraelu, śmieliśmy się, z Agatą staliśmy w rzeku, stoi, gra tam na fortepianie, gra taki w ogóle Żyd, piękny. Ale wiesz, trzeba umieć posłuchać. Ludzie mówią, ale namaszczenie. Jakie namaszczenie, jaką śpiewa człowieku w ogóle o łąkach, proszę ciebie, pod telewizją. Rozumiem, ale to jest piękne, bo to jest tam nutę hebrajską. To jest na nutę hebrajską. Dlatego tak pięknie ludzie nie znają języka, nie wiedzą, co się mówi. Ludzie mówią, jak cudownie, jakie namaszczenie, człowieku. Szok. Ale kiedy mówisz te rzeczy, to ludzie mówią, ale to jest takie jakieś mocne. Ja mówię, bo ty jesteś Piotr, zrozum mnie. Wiesz, do czego jesteś powołany, żeby ten Izrael przyprowadzić do Jezusa. Paweł na tym życie stracił. A był pierwszym judaistą, pamiętajcie. Pierwszy judaistą. W ogóle. Kościół to praktycy. Praktycy. Nie bawiący się, nie mający hopy różnego rodzaju. Rozumiecie? Wszystko można. Możemy się bawić, ogniska sobie robić, w piłkę grać, cieszyć się sobą. I my tak robimy. Ludzie żyją ze sobą 24 godziny na dobę. Razem idą sprzeżać zmartwych i razem grają w warcaby. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że Kościół to są praktycy. Czyli nigdy nie można ograniczyć do bycia teoretycznym Kościołem, bo to życie przypadnie. Pamiętaj, Symeon zawsze będzie wracał do ciebie. Zawsze będzie wracał i będzie do ciebie mówił, uspokój się, wycisz się, usiądź, nie bądź taki wylewny. No, rozumiesz, o co chodzi. Nie, ty jesteś Piotr, Piotr, Piotr. Ty jesteś Piotr, Piotr. Wielki głaz w ręku wielkiego Boga. O, to ten Kościół. Taki jesteś, no taki jesteś. I nieważne, jaki masz charakter, czy ty jesteś spokojny, czy ty jesteś taki mniej spokojny, to nie ma żadnego znaczenia. Można być spokojnym Piotrem i można być, proszę ciebie, bardziej energicznym Piotrem. Można być Piotrem, będąc 75-letnią panią domu, która pracuje koszulę, tak? I można być Piotrem, 17-letnim chłopakiem, który głosi na ulicy. I wykonuje się tą samą pracę, bo ta 70-paroletnia pani Piotr, ona się wstawia za ludzi i wyrywa diabłu w ogóle ludzi z gardła, pracując w koszulę. Bo to jest Piotr i to jest Piotr. Można być Piotrem i
zarabiać miliony na kościół i można być Piotrem i chodzić i uzdrawiać codziennie ludzi. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o mentalność. Tak? Jezus od razu, do niego zauważycie, czy on zmienił kogokolwiek z tych uczniów wtedy imię? Nie, tylko jemu zmienił. Dlaczego on zmienił imię? Bo tylko on miał objawienie o Jezusie jako Mesjaszu. Tylko on postawił Jezusa w centrum. Tylko on, tylko on, tylko on. Ten, który miał objawienie, postawił Jezusa w centrum. Tylko on zaprezentował mentalność Kościoła. A reszta stawiała do innego w centrum. Eliasza, Jeremiasza, Jana Chrzciciela. Taka religia, taka. My jesteśmy tacy, my tacy, my taka kultura, my taka kultura. Rozumiecie? Praktycy prawdy. Dalej, werset 18 pokazuje, że Kościół to są zwycięzcy. Ludzie panujący nad grzechem, parą natury, ciałem, czyli psychiką i fizycznością, systemem tego świata. Panują. Panują. My jesteśmy powołani, żeby panować. Kościół to panujący ludzie. Te same słowo eklezja dzisiaj jest używane w Grece jako rząd. To greckie słowo określające rząd. W dzisiejszej nowożytnej Grece. Eklezja to rząd. Rządzący. Dzisiaj się zbiera normalnie rząd grecki i się mówi, że eklezja z tym prawem. Rozumiesz? To ludzie niewierzący. To normalna polityczna. To jest słowo polityczne. Tak jak sejm, senat. Eklezja oznacza w nowogreckim rząd. Rządzący. Werset 19 pokazuje, że Kościół to ramię Boga. My jesteśmy ramieniem Boga. Jesteśmy pośrednikami na zasadach takich, że pokazujemy ludziom Jezusa. Tak? Czyli kapłani. Ten rodzaj kapłaństwa. Nie, że stajemy między Bogiem a człowiekiem i coś tam załatwiamy. Nie, 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 nie. Ale jesteśmy jak drogowskazy. O, tam jest Chrystus, mówimy, tam jest Chrystus. Ja Cię zaraz zaprowadzę do Niego, Ci pokażę. O, kapłan jesteś, to jest Twoje kapłaństwo. Tam jest Chrystus. Dalej, to są prorocy, czyli to jest źródło informacji nadprzyrodzonych. To jest Kościół. To my, drodzy przyjaciele, mamy określać rzeczywistość. To my. To my mamy określić rzeczywistość. Jak przyjdzie do ciebie sąsiadka niewierząca i ona mówi, a słyszałaś, co tam się stało wczoraj w rządzie? To ty wiesz, co zaczniesz robić? Prorokować. Ja ci powiem, o co chodzi. To ja ci powiem teraz, o co tu chodzi. Ja ci powiem. Tam, co oni mówią, to nieważne. Bo ja tu jestem Kościołem i ja tu mam wgląd w to wszystko. Coś się wydarza, jakaś sytuacja, ja ci powiem. Pamiętam, jak był zamach we Francji chyba 2 lata temu, czy rok, ja już nie pamiętam, jak był taki zamach duży, terrorystyczny. I napisałem taki obszerny artykuł, dałem do internetu. Słuchajcie, jakie to wywołało w ogóle alarm. Dlaczego wy się dziwicie, że terroryści wjechali we Francję, jeżeli ostatnie decyzje rządu francuskiego zabraniają oficjalnego publikowania swoich przekonań chrześcijańskich na ulicach i w miejscach publicznych? Zabrania się kłaść ręce na ludzi ku uzdrowieniu w publicznych miejscach we Francji pod karą grzywny lub aresztu. Czego chcecie? Diabeł przyszedł i się rozwalił jak stara prostytutka na środku. Dlaczego? Bo nikt mu nie przeszkadza. Bo chcesz głosić w Paryżu na ulicy, to cię zamkną na miesiąc do więzienia. To wy się dziwicie, że on tam przyszedł? Tu nie przyjdzie, póki ja tu jestem. W tym kraju nie będzie terrorystycznych zamachów, póki działa nasza grupa. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy prorokami Boga. W sposób
werbalny, w sposób praktyczny ustanawiamy królestwo. Rozumiecie? I nie na zasadach wylęgnionych Szymonów. To nie jest wylęgnienie Szymonowi. Nie. My nie głosimy pacyfistycznej Ewangelii. Ja Ewangelia nie jest pacyfistyczna. To się tak wydarło w ludzi. To jest pacyfistyczna. To nie jest pacyfistyczna Ewangelia. Kościół to sędzia również, czyli wykonawca Bożych wyroków. To jest sędzia. To Kościół określa standardy. To Kościół mówi, jest tak i tak. Ktoś powie, kto cię ustanowił sędzią? Bóg! Dlatego napisano przecież jak Bóg. Bogami jesteście, tam jest hebrajsko to Elohim. Elohim jesteście, Bóg sędzia jesteś. Czemu nie sądzisz? Osądź to. Nazwij tą rzecz. Nie bój się. Jesteś Kościołem. I to też czciciele. Kościół to czciciele. Ci, którzy czczą Boga, uwielbiają Boga, określają tą rzecz. My uczymy ludzi. Tańczcie na ulicach, śpiewajcie na ulicach, módlcie się publicznie. Idźcie w ogóle, pokazujcie to. Sami jesteście czy w grupie, nie ma najmniejszego znaczenia. Tak. Zaprezentujcie tą rzecz. To jest Kościół. Kościół ma takie zadanie. Kościół to główny decydent na ziemi. Główny, ludzie, główny. Główny. My jesteśmy głównym decydentem na ziemi. Mnie czasami ktoś pyta, za jaką jesteś władzą, za jaką partią? Ja mówię, a mnie nie obchodzi. Ja mówię, która by była partia, będzie mnie ku dobremu. Czy to będzie SLD, czy PSL, człowieku, czy to będzie, jak on się nazywa, Jarek, proszę ciebie, czy będzie inny, mnie to w ogóle nie, co mnie to obchodzi? Dla mnie, ostatnio na siłowni rozmawiałem z człowiekiem, bo tam było odsłonięcie pomnika tej tam tragedii w Węgrzech. To już w ogóle nie wiedziałem. Na Węgrzech był pomnik. I tam Jarek pojechał na stoję ekipą całą, no i na Węgrzech. No i ten taki ze mną był kolega. On mówi, nie przeszkadza ci, że tutaj to leci. Ja mówię, nie przeszkadza, co tam leci. Czy to jest Jarek, czy biskupolog? Mam bogate życie wewnętrzne, nie ma problemu. I on mówi, a jakie jest twoje zdanie? Ale ja mówię, ale jak? Ale o czym? On mówi, no o władzy. Ja mówię, mam takie zdanie, nie jedno na temat władzy, żeby się nie wpieprzała w moje życie. O to się modlę cały czas. O, takie mam zdanie. Czy to będą tacy, czy inni? Rozumiesz, o co chodzi? Bo wszelka władza od Boga pochodzi. Amen? I komu jest ku dobremu? Nam, Kościołowi. W Biblii nie jest napisane, że władza jest ku dobremu temu światu. My się nie mamy modlić, żeby to Polska miała dobrze. Ty się masz modlić, żebyś ty miał w Polsce dobrze. Bo jak ty się rozłożysz w swoich modlitwach, żeby się modlić o wszystko w Polsce, to ty się zgubisz. Ty się zgubisz. Wiesz, o co się modlił? Żebyś ty w Polsce jako Kościół szedł jak przecinak. Żebyś szedł jak przecinak. Módl się, Boże, ja chcę, żeby do ostatnich dni Twoja ochrona i opieka dotykała mojego życia, abym głosił Chrystusa w odwadze, uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał, zarabiał kupę szmaru, może by moje dzieci wyrosły na proroków i apostołów. Tego, Boże, pragnę. I wszystko pod to układam, Panie. Pod to. Pod takie rzeczy. Rozumiecie? No i tak musimy żyć. Bo wszelka władza jest nam ku dobremu Kościołowi, bo to Kościół jest głównym narzędziem Boga na ziemi. Bez Kościoła jest koniec. Jak wam ktoś będzie głosił coś innego niż Kościół? Proszę was, nie słuchajcie tych ruchów żadnych. Tych kaznodziei, którzy będą wam liberalizowali Kościół.
Kościół to jest najpotężniejsza wartość na ziemi. Nie ma potężniejszej wartości niż Kościół. Rozumiecie? Dla mnie nie ma różnicy w dotyku, jeżeli ja mówię Chrystus czy Kościół. Bo ja mając relację z Tobą, ja mam relację z Chrystusem. Dla mnie Ty to jesteś Chrystus. Ja mam takie podejście. Ja kocham Kościół. Ja szanuję Kościół. Ja wiem, że Kościół to jest decydent. I nie mamy innego decydenta. Nie mamy. Rozumiecie? Ludzie, my wszystko możemy zrobić. My jako Kościół możemy każdą sytuację załatwić. My możemy ustanawiać ministrów i zdejmować. Zależy, co jest dla nas potrzebne. Rozumiecie? Zależy, co potrzebne. Być może wam mówiłem, mój znajomy, pastor w Słupsku modlił się o to, żeby budynek kościelny. Władze nie chciały mu go dać. Przyszedł Biedroń Gej. Został prezydentem. Sprzedał mu budynek za 300 tysięcy. 300 tysięcy kawalerka kosztuje w Warszawie. A ten budynek ma 1000 metrów kwadratowych. Kto mu sprzedał? Prezydent Biedroń. Homoseksualista. Publicznie. Dlaczego? Bo władza jest nam ku dobremu, w to trzeba wierzyć. A nie rozkładać się moralnie. A nie na Jana Chrzciciela lecieć. Jan Chrzciciel przeminął z epoką brązu. Baptyzm umarł na początku, zanim się urodził. Johnny Baptist. Ścięty na początku. Rozumiecie? Chrystus jest Kościelem. Werset 21 pokazuje, że Kościół jest fundamentem wszystkich, że krzyż jest fundamentem wszystkich działań Kościoła. Zobaczcie, co tu się dzieje. Gdzie diabeł dociska? Już jest dobrze, Piotr ma objawienie, już wie, że jest tym wielkim głazem. Wie, że Jezus jest Chrystusem. Wszystko wie. I teraz co słyszy od Chrystusa? Idę na krzyż. I co? I przysiada człowieku na kopytach. Krzyż. I się wystraszy. Pamiętaj, centrum działania Kościoła jest krzyż. Wymiana krzyżowa nadaje nam siłę. Ona nadaje nam kształt. Poza krzyżem dla nas nie ma innej broni. Poza krzyżem nie ma innej broni. To tam grzechy są przebaczone. To tam umarło to stare. To tam wszelkie zło zostało ukrzyżowane. Wszelka patologia została ukrzyżowana. To stamtąd płynie sukces. To stamtąd płynie siła. Krzyż. My non-stop głosimy krzyż. My nie głosimy dziwnych rzeczy. My głosimy krzyż. Ktoś mówi, dlaczego ty jesteś pewny takiego czegoś? Ja mówię, bo to z krzyża jest. A co ty jesteś taki pewny, że Bóg uzdrawia? Ja mówię, jestem pewny, że uzdrowi. Już teraz nie uzdrawia, bo po co jak uzdrowi? Bo się nie zajmuje tym teraz. A skąd ty to wiesz? Ja mówię, z krzyża. Z krzyża wszystko. Tak jak kiedyś wygłosiłem nauczanie, że bieda jest grzechem. Bo to jest grzech. Bo wszystko, co jest na przestrzeni krzyża, jest grzechem. To jest grzech. Po prostu pole z tym. Krzyż w centrum. Krzyż. Tak żyje Kościół. Wymiana na krzyżu to źródło wiary, nadziei, miłości i mocy. Wiary, nadziei, miłości i mocy. Krzyż jest naszą rękojmią. Jak ludzie zaczają krzyż, to nic nas nie ruszy. Upadniesz, zgrzeszysz. W 15 sekund wstajesz, poprawiasz koronę i idziesz dalej. Rozumiesz? Nie masz, ty tam siedzisz w potępieniu, czeku do jutra. Jak możesz siedzieć w potępieniu do jutra i wieczorem może Jezus wrócić?
Że to nie możesz siedzieć po tej chwili. A ja upadłem, bo tak się czuję, to z tego, że tak się czuję. Krzyż, 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 krzyż. Ja ludziom tłumaczę, Bogu chodzi o Jezusa, nie o ciebie. Twój grzech to nie jest żaden problem. Bo to Jezus tą rzecz załatwił. Ty grzeszysz tu na ziemi, a w jakiś automatyczny sposób oczy Ojca kierowane są na Syna. I patrzy mu w oczy. Ty znowu upadasz, a on znowu tam. Ty znowu upadasz, a on znowu tam. Człowieku, taki ruch. Cały czas. Jednego nie ma, kiedy ty upadasz, to nawet jednego spojrzenia na ciebie nie ma Bożego. Tylko na Jezusa. Rozumiesz? To nie jest Jan Chrzciciel. To nie są dobre uczynki. To jest Chrystus ukrzyżowany. Zgorszenie dla religii. Zgorszenie. W ogóle wiecie, jakie to jest zgorszenie dla Kościoła dzisiaj. Jak się Chrystusa stawia w centrum, jak się krzyż stawia w centrum, jak się uczynki odsuwa na to. Ludzie nie rozumieją, że to jest droga do wzmocnienia. Grzech przestaje realnie nad tobą panować, kiedy ty przestajesz bać się grzechu. On dopiero wtedy przestaje panować. Kiedy ty za każdym razem, kiedy upadasz, patrzysz na Jezusa i ty w ogóle wierzysz absolutnie w 100%, że Bóg nic do ciebie nie ma z uwagi właśnie na ten twój upadek. Nic, 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 nigdy. Że twoje wyrzuty sumienia to jest tylko i wyłącznie, wiecie czym są wyrzuty sumienia? Wyrzuty sumienia są niczym innym, tak? Jak niewyregulowanym sumieniem jeszcze. Jeszcze niewyregulowane sumienia mam. Ja sam wiem, bo ja na tym pracuję, rozumiecie? Coraz mniej mnie to dotyka, dzięki Bogu Najwyższemu. Uczę się tego, tak? Uczę się, coraz mi lepiej w tym idzie. Jeżeli upadam, tak, to uczę się, jak natychmiast w ogóle moje sumienie ma wrócić do normy. Pamiętacie, czym jest chrzest? Pierwsza rzecz, czym jest chrzest? Prośbą do Boga o dobre sumienie, a nie popsute. Chodzi o to, żeby cię nic już nie potępiało nigdy. Żeś miał dobre sumienie. Zobacz, jak upadniesz, jak zobaczysz, że cię dociska sumienie, to po prostu ocen tą sytuację. Bardzo cię proszę i zobacz, w jakim stanie masz sumienie. Bo jak jeszcze cię coś w środku gryzie, to znaczy, że jeszcze musisz przychodzić do Boga i mówić, Panie Boże, ja zapraszam Ciebie do tego miejsca, bo ja nie chcę, żeby mnie cokolwiek gryzło. No jak mnie gryzie? No co ja? To co ja? Cały czas myślę, że to jestem czemuś winny. No i czemu nie jestem winny? Ludzie mówią, to jest, mówi, to mi ludzie mówią, to jest herezja. Ja mówię, to nie jest herezja, to jest Chrystus w centrum. Chrystus nie po to umarł na krzyżu, żebym ja dzisiaj był załamany, jak grzeszę. To nie do upamiętania nie prowadzi mnie wylewanie łez i bycie załamanym. Co mówi Słowo? Boża dobroć do upamiętania cię prowadzi. A nie Boże potępienie grzechu w tobie. Bóg w Chrystusie potępił grzech w ciebie. Ja im dłużej chodzę z Bogiem, tym mniej grzeszę. Rozumiecie? Mnóstwo rzeczy już w ogóle mi się nie dotyka. Nie ma porządliwości różnych, nie ma ciągu. Dlaczego? Bo ja przestałem się bać grzechu. Ja powiedziałem, Jezus, Ty złamałeś się od grzechu w moim życiu. Jak upadałem, to wiecie, jaka była moja pierwsza reakcja na upadek? Wstawałem, całe sumienie jeszcze miałem w środku gryzło, ale moje wyznanie było takie, Jezus, Ty pokonałeś grzech zamiast mnie. Nie będę nawet próbował teraz stać się lepszy. Nie obiecam Ci, Jezus, nawet tego, że nie zrobię tego drugi raz. Nie powiem tego, bo wiem, że Twoja moc zrobiła już to za mnie. I słuchajcie, kiedy upadłem znowu, to było słabsze. Kiedy upadłem znowu, to było jeszcze słabsze. A któregoś razu już nie upadłem w tym temacie. Nigdy. Chrystus wycięcił. Czy ja jestem w stanie powiedzieć,
że ja zwyciężyłem grzech? Absolutnie. Ja mogłem być fachowcem w upadaniu. Jak doktorat zrobił z upadania po nawróceniu. Doktorat. Zwyciężyłem żadnego grzechu w życiu. Jak ja grzech zwyciężył, to ja powiedział, no tak, ja sobie poradziłem z tym. Ale ja sobie nie poradziłem, ludzie, z niczym. Z niczym sobie nie poradziłem. Ale uczyłem się, że Chrystus jest w centrum. I krok po kroku, miesiąc po miesiącu i rok po roku, tak, krzyż wziął górę. On wziął górę, bo on musi wziąć górę. A ja znam kupę ludzi, którzy wiecznie się zastanawiają nad sobą. Cały czas coś tam grzebią. 20 lat coś mi się tam ciągle grzebią. Jeszcze tutaj mam. Ja wiem, człowieku, to będzie szkoda życia, jest chore, tak, no. Kiedy wreszcie, nareszcie staniesz i powiesz, Jezus, to Ty jesteś w tym wszystkim ważny. Ja nie jestem ważny, ani kiedy odnoszę sukcesy, ani kiedy porażki odnoszę. Bo żyję już nie ja, ale żyjesz we mnie Ty. I to jest w ogóle Kościół. To jest Kościół. Kościół. Pamiętam, z pornografii wyszedłem na marginesie. Siedziałem w pornografii. I któregoś razu zacząłem oglądać film pornograficzny i taka myśl mi przyszła, że w ogóle Bóg jest cały czas we mnie teraz. I patrzę na ten film pornograficzny i taka myśl, a wtedy nie wyłączam tego. Już nie walczę, bo w ogóle wiem, że się nie nadaje do walki. Wiecie, tylko był przegrany. Już przegrany. Próbowałem nieraz wyłączyć. Na jakiś czas wyłączyłem, potem to wyłączyłem też. Nie działa. Akty woli nie pomagają. Patrzę się i w ogóle, taka świadomość w ogóle, mogę się modlić innymi językami teraz. I siedzę, patrzę na tego prognoza i zacząłem się modlić w innych językach. I następna myśl, w ogóle też Boga uwielbiać, jak chcesz. W ogóle jest Bóg, chce Tobie, wiesz. I patrzę na tego prognoza i zacząłem Bogu uwielbiać. Wiecie co? Po raz pierwszy bez analizowania się byłem przyjemny temu. I Bóg to jest powiedział sobie, co? Kto to jest wolny od pornografii, ja czy ty? Ja mówię, Jezus, ty jesteś wolny od pornografii. Ty Jezus! Ja w to uwierzyłem. To nie poszło w jednej sekundzie. Potem poszedłem jeszcze raz, drugi. A to było coraz słabsze. A któregoś dnia przyszła mi myśl, w ogóle nie interesuje mnie ta sprawa. W ogóle nie mam w sobie zainteresowania pornografii. Nie istnieje we mnie pokusa. Czyż nie o to nam chodzi, ludzie? Czy chodzi nam o to, żebyśmy walczyli? Ja uważam, że jeżeli będziemy walczyć, to nie zrealizujemy tego, kim my jesteśmy. Nie będziemy mieli czasu na inne sprawy. Bo walka przygniecie nas. Jesteśmy Piotrami, pamiętajcie. Ale dlaczego my jesteśmy Piotrami? Bo Jezus Chrystus wszedł do naszego życia. Na Niego musimy kierować swój wzrok. To jest Kościół. To jest Kościół. Jaka jest główna opresja odwołana przeciwko Kościołowi? Werset 22. Szereg działań wymierzonych przeciwko objawieniu wymiany krzyżowej. Diabeł zawsze będzie przychodził i będzie się mówił, a czy na pewno jesteś wolny? A czy na pewno jesteś zdrowy? A czy na pewno? A na pewno? Na pewno. Nie dlatego, że to czuję. Na pewno, bo to się zdarzyło na krzyżu. Na pewno. Krzyż jest w centrum. Krzyż jest w centrum. Studiujcie te wersety pod tym kątem. Piotr rozpoznaje Chrystusa, lecz gorszy się krzyżem. Zauważyliście to? Piotr rozpoznaje Chrystusa, ale gorszy się krzyżem. Czyż nie widzicie, że to się dzieje w Kościele w ogóle obecnie? Ludzie rozpoznają Chrystusa już stali się Piotrami, ale kiedy tylko to chodzi, do pewności opadają.
tutaj na krzyżu, na wymianie krzyżowej, tak? Zadają tysiące pytań, a przecież jak Biblia nam pokazuje, tak? Że całe zło należy nam z uwagi na naszą grzeszność spadło na Jezusa. A całe dobro z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Gdzie tu miejsce, przyjaciele, nad tym, żeby w ogóle o tym dywagować? Gdzie tu miejsce, żeby dokonywać jakichś autosądów wewnętrznych, burzyć, a rozdrapywać rzeczy? Gdzie tu miejsce? Dlaczego siebie wstawiać w centrum? Dlaczego własne doświadczenia, a nie to, co zrobił Jezus? A cały czas na Jezusa oczy, a cały czas na to, co On zrobił. Tak, Pani, ja leżę i kwiczę, ale to Chrystus jest sprawiedliwy, a Ty patrzysz na Chrystusa teraz, to ja będę tak leżał, aż wstanę. I nie będę się wiercił. I moja moc będzie rosnąć. I moja siła będzie przybywać. Bo Chrystus mi to zapewni. I Jezus Chrystus. Nie będę się gorszył krzyżem. Nie będę się gorszył krzyżem. Nie będę się zastanawiał, jak symptom choroby wróci, czy przypadkiem to nie są duchy niedowiarstwa. Nie, nie, nie. Spojrzę na Chrystusa. Popatrzę na to i powiem, nie. Czy jestem zdrowy? Jestem zdrowy. Zdrowy, jak koń pociągowy. Po prostu zdrowy i silny. Jak coś się będzie robiło w zawieruszu, jakieś zawierucha w finansach, nie będę się zastanawiał, który demon mnie zaatakował, nie będę myślał, co ja tam schrzaniłem, tylko będę patrzył na to i powiem, Ty stałeś się ubogim, abym bogactwem Twoim był ubogacony Jezus. Jak coś mi będzie w relacjach pękało, nie będę się na tym skupiał i mówił, ile jeszcze mi brakuje, ile jeszcze muszę wypracować. Będę patrzył na Chrystusa i będę wierzył w to, że doskonałość jest we mnie. To prosty ruch wiary, ludzie. Czy tutaj jest potrzeba pracy? Jest potrzeba pracy zawsze, tylko nie na odcinku podstawowym. Podstawowy odcinek to jest zawsze patrzenie na krzyż. To definiuje Kościół. Kościół to musi być fanatyk krzyża. Fanatyk wymiany krzyżowej. Zrozumienie, że zło do nas nie ma prawa, diabeł do nas nie ma prawa, demony do nas nie mają prawa, Bóg jest po naszej stronie. Czy nam się, czy jesteśmy w dole, czy w górze, czy właśnie upadliśmy, czy odnosimy cudowne sukcesy. Jesteśmy cały czas w jednym miejscu, bo krzyż nam to zapewnił raz na zawsze. Raz na zawsze. Nie trzeba z powrotem, żeby to się działo. Nie trzeba, tak jak w Kościele katolickim, co niedziela składać dziwnej ofiary i przywoływać Chrystusa. On raz na zawsze zmienił zupełnie Twoje życie. Raz na zawsze. Kościół to musi rozumieć. Nieważne, co się doświadcza, jeszcze raz powtarzam. Werset 23 pokazuje, że Bóg jasno definiuje to zwiedzenie. Wszystko, co ma związek z ludzkim poglądem, to grzech. Wszystko, co ma związek z ludzkim poglądem, jest antykrzyżowe. Wszystko, co ma związek z ludzkim poglądem. Kościół porusza się w parametrach nieba, w parametrach natury Boga. W każdej sferze. Duch, dusza, ciało. Nieważne, co ja dzisiaj przeżywam, ważne, jaka jest prawda o mnie. Tak mówi Kościół. Nieważne, co przeżywasz. Ważne, jaka jest prawda o Tobie. Prawdę o Tobie odczytasz z krzyża. Jestem taki, jak wykonany na krzyżu. Czyli zdrowy, silny, zdecydowany, pełen mądrości, pełen mocy, ukochany synek, ukochana córeczka, tatuś. Tak jestem, tak mam żyć. Tak jest. Jestem tego pewny. Zawsze mi się powiedzie, cokolwiek zawsze to skończę. Powalę każdą przeciwność, będę szczęśliwy, znajdę męża, znajdę żonę, moje dzieci będą szczęśliwe. Rozumiem, co chodzi. Mam to z krzyża. Z krzyża, z krzyża, z krzyża. Kiedyś Łoszman nic. Był pastorem takiego kościoła lata temu i był w kościele brat taki, co palił papierosy. A najlepsze jeszcze, że był lekarzem. Jeden lekarz był w Boże, jeden jarał jak smok. I on przychodził zawsze do niego i się tam uskarżył. I on kiedyś już nie wyrobił Łoszman, bo ten znowu, bo żona była jego taka, tego lekarza,
taka bardziej ekspresyjna siostra w Chrystusie i ona go wypędzała przed to. No nie wiesz, Pani, uciekaj, na mieście wszyscy widzą, a tam pół wioski zbawionej, wiecie, że tam stawiam. Jak cię widzą, to to wstydź, będziesz się w Boże. I on już nie wyrobił, przyleciał wieczorem do tego pastora swojego, tam parę domów dalej. I mówi, ja już nie mam siły. Koniec, mówi pastorze, tyle lat się staram. I palę, jeszcze lekarzem jest, mówi przy tym wszystkim. Już w ogóle wstyd, jak nie wiem. I Łoczman wreszcie do niego powiedział, to bardzo dobrze. A ten mówi, co bardzo dobrze, że palę? Tak, bardzo dobrze, że palisz. Nareszcie, mówi, okazuje się, że nie możesz sobie poradzić. Dawaj, klękniemy teraz, uklęknij. Mówi, módl się ze mną. Panie Boże, mówi, Panie Boże, dziękuję Ci, że palę i nie mogę przestać. Od dzisiejszego dnia, Panie Boże, uznaję, że jestem wiecznym palaczem. Ja się nie nadaję do tego, żeby nie palić. Jeszcze z nim tak mówię. Ale wiem, Jezus, że Ty nie palisz. I teraz wierzę w to, że jeżeli Ty nie palisz, to ja nie palę, chociaż palę. I wstał z tych kołów. Już nigdy nie zapalę. Bo to było prawdziwe. Ale ludziom się to nie mieści w pani, co to jest. Przecież to jest antyludzkie. To jest nielogiczne. To jest chore. Oczywiście, bo to jest niebiańskie, a nie ziemskie. Dla ziemi. Rozumiecie? Poglądy nieba są chore, nienormalne, nielogiczne, szalone. Ale Kościół porusza się w parametrach nieba, a nie ziemi. W parametrach nieba. Rozumiecie? W parametrach nieba. Jak cię do mnie przychodzą ludzie i mówią, mam problem z pornografią. Ja mówię, ja mam na problemy. Mówię, takie masz, mówię, zadanie domowe dzisiaj. Wracasz do domu, człowiek już jest nastawiony, tak, musiałem się modliłem. Mówię, i odpalasz film pornograficzny. Na moje polecenie. Jak cię tam anioł z Bogu zapyta, powiem, że pastor terroryzm ucieka. Ja to biorę na klatę. Mówię, pornoza odpalasz, siadasz i zaczynasz się modlić w innych językach. I tyle, ile oglądasz, tyle się modlisz. Mówię, pierwsza gwarancja, nie będzie wypłonąć. Na 100%. Po mniej więcej 15 minutach wyłączysz to i zadzwonisz do mnie. I dzwoni. Ty, to działa. Ja mówię, no. Bo większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest w internecie. I nie udawaj, że sobie radzisz. Nie kręć się koło tego netu. Nie kręć się tam. Uderz mocą z krzyża. Mocą z krzyża. Inaczej niż mówi ziemia. Ziemia mówi, staraj się. Dasz radę. Ale ty nie dajesz rady. A potem się wstydzisz. Przychodzą frustracje, jesteś załamany. Przychodzisz do kościoła i się kulisz w tej ławce. Bo znowu wypaliłeś papierosy jakieś. Bo znowu robiłeś to czy tamto. I nie możesz się rozwinąć w wierze. Przecież wiesz, że tak jest. A więc twoje metody nie działają. Spróbuj moich. Bo jest to biblijne. Chrystus w centrum. To jest moja metoda. Chrystus w centrum. Wiecie, jak ja traktuję Chrystusa? Jak syp na śmieci. To jest mój osobisty syp na śmieci. Ja się w ogóle nie patyczkuję z Chrystusem. Wiecie dlaczego? Bo On jest predysponowany do tego, żeby brać na siebie każdy syp. To mistrz świata w zbieraniu sypu. Wziął na siebie grzechy, choroby, niemoce, patologie, wszystko. Żaden człowiek by tego nie przetrwał. A On to przetrwał. Rozchorował się wszystkimi chorobami na krzyżu Golgoty. Poczuł się jak gej, pedofil, jak każdy. Rozumiesz, o co chodzi? To jest nasz Chrystus. Ja się pytam, czego jeszcze więcej możemy szukać? On się tam poczuł osamotniony, odrzucony, załamany.
To jest moja obrona, mój syp na śmieci. Jestem Kościołem. Chrystus jest w centrum. Dlatego możemy wygrywać. Chcę, żebyście to zrozumieli. To jest Kościół. Ludzie mają tą mentalność. Zobaczcie, jakie są różnice. Parametry nieba. Miłość, parametry ziemi, egocentry. To są takie rzeczy. Parametry nieba, wiara. Parametry ziemi, zwątpienie. Rozumiecie? To są bardzo różne sprawy. Parametr nieba, odpuszczenie. Parametr ziemi, pamiętliwość. I tak ciągle i zawsze. Parametr nieba, odwaga. Parametr ziemi, lęk. Parametr nieba, niepodważalna prawda. Parametr ziemi, relatywizm. I tak w kółko można by było do końca. To, co ziemskie, kłóci się z tym, co niebiańskie. Nie próbujcie tych rzeczy ze sobą złożyć, bo to się nie da. Nie próbujcie złożyć mentalności nieba i mentalności ziemi, bo się pogubicie. Kościół tak nie robi. Kościół to dziwacy. Dziwacy nie ma. Oni są dziwni. Nie udają, że do czegoś się nadają. Rozumiecie? Jednocześnie uznają, że na pułapie duszy i ciała się nie nadają do niczego, natomiast na pułapie ducha do wszystkiego określają siebie takimi, jakimi jest Chrystus na krzyżu i w ogóle się nie przejmują opinią. To jest Kościół. Inny Kościół nie spełnia warunków przebicia się przez tą rzeczywistość. Inny Kościół jest kompromisowy. Rozumiecie? Zwycięski Kościół to Kościół funkcjonujący według Bożego standardu. Teraz tak, pokażę wam jeszcze jeden aspekt Kościoła. Kościół, napiszcie sobie Ewangelia Mateusza 1, 18, 25, ja już tego nie będę czytał, bo nie mam na to czasu, ale chcę, żebyście to badali pod tym kątem, o którym teraz powiem. Pierwszy, Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. 18:25, to jest urodzenie Jezusa. I tam widzimy, rodzi się Jezus, Boży Syn. I widzimy trzy aspekty tego, co się nazywa Kościołem, bo rodzi się Jezus, to znaczy rodzi się Kościół. Bo to jest ciało Chrystusa. Rodzi się Jezus, rodzi się Kościół. A więc widzimy rodzinę, następnie objawienie z nieba i następnie koło ratunkowe dla świata. Te rzeczy widzimy. Werset 18 to rodzina. Połączeni z Bogiem i połączeni ze sobą nawzajem. To jest rodzina. Werset 20 to objawienie z nieba. Jak powiedziałem, przez objawienie stajemy się pod Kościołem, przez objawienie żyjemy. I po trzecie koło ratunkowe dla świata. To są trzy elementy, które my musimy głęboko rozumieć i je badać. Jako rodzina Kościół jest przede wszystkim powołany, aby mieć głęboką relację z Bogiem, intymną, osobistą, prywatną i wspólną. Rozumiecie? To jest Kościół. Między sobą relacje muszą być związane z uwolnieniem absolutnie wszystkiego, czego nie można uwolnić w sposób bezpośredni do Boga. Do Boga nie uwolnisz pewnych rzeczy. Myślisz, że uwolnisz? Nie uwolnisz. Uwolnisz je częściowo. Nigdy w życiu na przykład Bóg cię nie zrani. Prawda? No. A człowiek cię zrani. A niestety, jak mówiłem o charakterze, żeby nasz charakter mógł prawidłowo się rozwijać, to potrzebujemy, żeby nas wyszlifował ktoś. Stąd w relacjach między sobą, tak, uzupełniamy nasze relacje z Bogiem. Relacje między sobą to jest uzupełnienie miłości, to jest jakby ciąg dalszy miłości. Popatrzcie na to w ten sposób. Szukajcie w Kościele siebie nawzajem. I to tak na maksa. My tego ludzi uczymy. Ludzie się kłócą, przychodzą do nas. Moja żona jest kochana, bo ona jest
To dobry człowiek, nawet ma imię takie. Dobry, Agata, to znaczy dobra. I ona się tak przejmuje. Albo, no słuchaj, ona przychodzi, mówi, ten to jest tak, to jest tak, a ja mówię, no mówię, no i co? Ale tu taka trudna sytuacja, ja mówię, no dobra, od tego, no, są dorośli. Ale oni tak się pochłócą, i się kłócą, tak to życie w grupie wygląda. I się kłócą, mówię, póki sobie nie będą ten nic przegryzać, to nie im kieruję. Jak zobaczysz, tam się jeden drugiemu rzuca do tętnicy, to... Wszystkie zaburzenia wychodzą w relacjach osobistych. Im głębsze relacje w kościele, tym lepiej, bo wszystkie zaburzenia wychodzą. Twoje zaburzenia nie wyjdą tak w twojej osobistej relacji z Bogiem, bo to ty jesteś panem tej relacji. To ty wpuszczasz Boga na tyle, na ile chcesz do życia. A kolega czy koleżanka ze zboru wejdą ci tam, gdzie nie chcesz. Niestety. A Bóg nie powie. Bóg jest niesamowity, on tam nie wejdzie, gdzie ty nie chcesz. Ale też jest mądry, to posługuje się drugim człowiekiem. On sam nie wejdzie. Dziurki nie zrobi, jak nie wypije. Nasz Pan. Kochany. Dlatego głęboka relacja z Bogiem i poszerzenie tej relacji ze sobą nawzajem. To jest rodzina. To jest rodzina. Pamiętajcie, Kościół to rodzina, to nie jest grupa społeczna. Rodzina. To jest rodzina twoja. Jak Sara jak mówi na kogoś wujek, ciocia, to ona naprawdę tak uważa. To nie jest, bo tak się mówi. Ona naprawdę tak uważa. To jest prawdziwe, nie? To wujek mówi, to moja ciocia. To jest prawdziwe u tego dziecka. Więc to jest rodzina. Objawienie z nieba. Kościół jest zobowiązany poszerzać coraz głębszy, coraz więcej, coraz bardziej poznanie Boga. I Kościół jest też zobowiązany uwalniać coraz bardziej objawienie na temat poznania Boga. Pamiętajcie, jesteście za to odpowiedzialni. Za przyjmowanie objawienia i uwalnianie objawienia. To jest twoje powołanie. I jako armia, czyli jako koło ratunkowe dla świata. Ewangelizacja, uzdrowienia, uwolnienia, ustanawianie. Czyli funkcjonujemy w sposób bardzo praktyczny. Bardzo praktyczny. Przypominam, że nie opieramy się na niczym innym, jak na krzyżu. Jak na krzyżu. Nie na tym, jaki tam jesteś. Nie możesz... Do mnie ktoś przychodzi i mówi, ja się nie nadaję do ewangelizacji. Ja mówię, to nie jesteś narodzony z Bożego Ducha. Się nie nadajesz. Może ewangelistą możesz nie być. To ja cię rozumiem. To nie każdy jest ewangelistą. Ale jesteś powołany, żeby uwalniać objawienie do innych ludzi. Nie musisz tego robić publicznie przez mikrofon czy coś tam, bo to nie o to chodzi. Ale jesteś powołany, żebyś do ludzi mówił. Tak. W ogóle, jeżeli ktoś posiada Facebook na przykład. Nie wiem, czy ktoś się zdajecie z tego sprawę. Jak ktoś posiada Facebook, to powinien go posiadać tylko z jednego powodu, aby uwalniać objawienie. Jak posiadasz Facebook z innego powodu, to w ogóle go skaczę, bo po co? Po co tam mieć Facebook? No po co? Żeby na co tam patrzeć? Ja jak założyłem Facebook tyle lat temu, mnie do głowy raz nie przyszło, nawet raz, żeby coś tam zamieścić takiego, co nie byłoby uwolnieniem objawienia. Ja nie wiem, to jest dla mnie. Nie przyszło mi do głowy, ja nie wiem, to ludziom przychodzi, mi nie przyszło. Hierarchia w Kościele. Bardzo ważna rzecz. Wszystko, w ogóle pamiętajcie, u Boga wszystko jest hierarchicznie ułożone. Wiecie o tym? Nie istnieje coś takiego jak demokratyczny system działania Kościoła. Zawsze jest hierarchia, bo w rodzinie jest hierarchia. Ja zawsze mówię do rodziców, jak zrobicie ze swoich dzieci, swoich kolegów, to zabijecie dzieci. Będziesz musiał je potem wskrzeszać. Nie jesteś kolegą dla swoich dzieci. Jesteś matką i ojcem. Twoje dzieci mają dużo kolegów, nie potrzebują kolegów. Oni matkę i ojca potrzebują. Matkę i ojca.
nie kolegów, nie partnerów, nawet dzieci twoje dorosłe będą, to zawsze one będą potrzebowały matki i ojca. Na innym już poziomie, ale matki i ojca, na poziomie mentoringowym już wtedy, to zawsze matka czy ojciec. To już jest mentor wtedy, tak? Ale matka czy ojciec. Zawsze hierarchia, pamiętajcie, jak czytacie Biblię, zauważcie, zawsze jest hierarchia. Zawsze. Tam nie ma czegoś takiego, że oni... Wiecie, kiedy demokracja wchodzi? Kiedy zaczyna Grecja wchodzić? To demokracja wchodzi. To Grecja wchodzi, demokracja. Wcześniej cały czas jest monarchia. 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 Ludzie do mnie mówią, bo ty się zachowujesz jak król. Ja mówię, no tak, bo ja jestem król. Jak ci mam usługiwać? To jak chcesz, żebym ci usługiwał? Usługuję ci z miejsca ojcostwa. Co ja mam dla ciebie zrobić to jeszcze? Ja nic innego nie umiem. Umiem być dla ciebie ojcem. Kurczę. Hierarchia. Musisz mieć ojca duchowego lub ojców duchowych. I tu nie mówimy o płci, tylko o formule duchowej. Tak? Musisz mieć. Proszę cię, miej. Miej ojca albo ojców duchowych. Rodzina to patria. Greckie słowo patria. Od pater, ojciec. Dokładnie nawet to się nie czyta rodzina, tylko ojcowizna. Ojcowizna. Patria to jest ojcowizna. W ten sposób. Dwa, musisz mieć tylko jeden duchowy głos mówiący do ciebie. Pamiętaj, jeden duchowy głos. To nie znaczy, że to ma być jeden człowiek, ale to znaczy, że to musi być jedna formuła przekazu. Ja was w ogóle bardzo proszę, jeżeli chcecie rozwiązać prawidłowego Kościół, ty naprawdę uważajcie, kogo wysłuchacie. W internecie i bezpośrednio naprawdę. Nauczcie się opierać, mieć jeden głos. Jeden głos. Bo się wam będą waliły różne rzeczy. Będziesz słuchał jednego człowieka, który będzie budował twoją wiarę. Ja na przykład buduję twoją wiarę. Zawsze będę budował twoją wiarę. Kiedykolwiek się ze mną spotkasz osobiście, czy gdzieś na jakimś spotkaniu, ja zawsze będę budował twoją wiarę. Ja nigdy ciebie nie popchnę gdzieś do czego? Do takiego, jakby takiego enigmatycznego miejsca, w którym ty nie będziesz wiedział, co masz robić. Ja zawsze twoją wiarę będę budował. Ale będzie też ktoś, kto będzie cię straszył na przykład. Albo na przykład będzie też ktoś, kto będzie ci rzucał liberalne rzeczy. Na przykład zhumanizowany głos jakiś. Dobija. Ode mnie cię usłyszałeś, że Chrystus jest w centrum i że krzyż jest w centrum, a możesz słyszeć nauczania, które będą podprogowo temu zaprzeczać. I ci się to będzie mieszać. Nie pozwól sobie na to. Jeden głos, niech to płynie do ciebie. Jak wiara, to wiara. Rozumiecie? Ja daję takie przykłady, jak czasami ludzie się przyglądają, ktoś u siebie na przykład na stronie kościoła jakiegoś znajduje się nauczania Kenneta Hagena i nauczania Ricka Joynera. Ja mówię, co trzeba brać, żeby połączyć te dwa byty? Kenneth Hagen buduje wiarę w ludzi. Rozumiecie? Rick Joyner nie buduje wiary. To tylko tak wygląda. On zajmuje się tym, żeby kogoś dobrze nastraszyć. Przesłuchajcie dokładnie tych rzeczy. Ja lata tego słuchałem. Rozumiecie? Kenneth Hagen mówi o porwaniu kościoła przed wielkim uciskiem. Rick Joyner przekonuje ludzi, jak się będzie żyło w wielkim ucisku chrześcijan. I straszy i mówi, uważajcie. Już czerwoni się. Już koncerty trzeba odbierać. Bo dostałem objawienie od Pana. A ja wiecie, jakie dostałem objawienie od Pana? Że będę biedny. I nigdy nie dostanę. Że siła moja będzie się oddawać jako urwa. Takie ja dostałem objawienie. Co niesie życie? Czy niesie życie to, że jesteś silny, mocny, krzyż jest w centrum. Czy to, że musisz uważać, żeby ci piorą na głowę nie spadł? Co dzieje się w życiu? Rozpoznaj życie.
co niesie życie? Czy to, że Jezus po nas wróci? Że zostaniemy porwani, nie dotknie nas żadne zło? Czy to, że ci wszczepią psiki? A jak ci nie wszczepią, to nie będziesz pracuj jeść. Będziesz się musiał modlić nad garkami, żeby były pełne. Tak będziesz wiarę uparł. To nie niesie życie. Patrz, co niesie życie. Jeden duchowy głos do ciebie nie będzie. Może być to wielu ludzi, różnych środowisk, ale jak mówią w jednym tonie, eliminuj sprzężenia, inne głosy. I bądź posłuszny i wytrwały w funkcjonowaniu życia Kościoła. Proszę Cię, nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Nie wycofuj się z życia Kościoła. Nie wycofuj się. Jak wygląda życie codzienne Kościoła? Po pierwsze, to jest życie na polu walki. I to trzeba zrozumieć. My żyjemy na polu walki. Jesteśmy synami pokoju. Ale wokół nas trwa wojna. Po drugie, to jest systematyka spotkań, uwielbienie, słowo, modlitwa. Nie opuszczajcie Kościoła. Nigdy niech dla was nie będą ważniejsze rzeczy jakieś niż życie Kościoła. Życie Kościoła jest number one. Wszystko podporządkowujcie pod życie Kościoła. Kościół najpierw, reszta później. Wakacje planujecie? Wiecie, jak ludzie rozmawiają. Kiedy się wyjeżdża na wakacje? Po co się dzieje w Kościele? Ludzie nie jadą na wakacje, jadę na wakacje. Zaraz, spokojnie. Najpierw Kościół. A potem wakacje. My planujemy wakacje wszyscy. Pod co? Pod Kościół. I ustawiamy się, że wszyscy razem w tym czasie, na przykład robimy tak, że nie robimy nabożeństwa jednego. Jedną niedzielę odpuszczamy, tak żeby ludzie mogli być pełen turnus na przykład. Tak? Ale co robimy? W tym czasie. Kolonie dla dzieci w tym czasie. Wyjazdy w tym czasie. Prawda? Chcesz odwiedzić krewnych w tym czasie. Chcesz pojechać do babci, do dzioci, posiedzieć tydzień. A więc pod Kościół. I co? Systematyka relacji. Bardzo ważna rzecz. Systematyka nie tylko w Kościele, ale cały czas. Telefony, rozmowy, wspólne sprawy. Od najbanalniej. Mniejszych rzeczy, jak razem spotkać się, zupę gotować, rozumiesz, po rzeczy natury w ogóle, nie wiem, modlitw innych, służenia i tak dalej. Ale głębokie relacje, o które się dba. I ostatnia rzecz, zostało nam 5 minut zagrożenia. Drugi list Jana, 1:4 oraz od 7-11. Wszystko pierwszy rozdział, tam jest jeden rozdział. Nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. To po pierwsze. I to trzeba rozumieć. Nie zgadzaj się z tym, że Jezus przebywa tylko w doczesnym porządku rzeczy. Cały czas miej z ludźmi relacje na takim wzajemnym budowywaniu siebie. Jak widzisz, że ludzie w Kościele wokół ciebie schodzą poniżej pewnego, to nie takie granice duchowości, to podciągnę. Dbajcie o zdrowie Kościoła, jeżeli chodzi o całość. Jeżeli pojawia się jakaś herezja, pojawia się jakieś kłamstwo, piętnujcie to, wyciągajcie to. Nie pozwólcie, żeby cokolwiek jakaś zaraza zalała wam Kościół. Najpierw w indywidualnych relacjach, tak? Kiedy nie można społecznie. Dbajcie o tą rodzinę. Dbajcie jako dobro największe. Przyglądajcie się na swoje własne życia. Podciągajcie się ciągle. Podbudowujcie się. Nie wchodźcie w humanistyczne rzeczy, bo często ja jako pastor na przykład widzę, ktoś ma problem demoniczny tego rodzaju, szybko się skuma z kimś, kto ma problem demoniczny podobnego rodzaju. Ja naprawdę przychodzę i mówię, nie zadawajcie się ze sobą w razie. Ci są ludzie. Ty tam masz inną grupę, ty tam. Wy nie możecie, bo wy fuzję stworzycie zaraz. Będzie demoniczna fuzja. Ty jesteś załamany i ty jesteś załamany. I zaraz będziecie we dwóch załamani. Jak będziecie już we dwóch załamani, to diabeł będzie miał już dwóch. I już! Bo wystarczy dwóch lub trzech. Ja mówię, załamanie niech się spotykają z tymi, co nie są załamani.
tak się trzeba nauczyć w ogóle robić. Wiesz, o co chodzi? Jak widzisz, że ktoś jest załamany w kościele, ty czujesz się świetnie, ogarniaj go. Jak widzisz, że tam załamany do załamanego ciągnie, zatrzymaj go. Chodź, to zostaw te siostrę na razie. Ona tu sama posiedzi. Niech ją ktoś inny ogarnie, rozumiesz? Dbajcie o to. Niech nic od środka, ani od zewnątrz nie zanieczyszcza kościoła. Chyba chcę zostać. To dłużej ciągnął, nie mam na czasu. Chodzi o to, że kościół ma właśnie taką formułę. Niech to po prostu zostanie. Ojcze, dziękuję za ten czas. Wywyższamy Twoje imię. Niech te słowa.